Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 Wiejskie Życie Emilii Gołąski. I dzisiaj, słuchajcie, jest bardzo wielkie wydarzenie w życiu Emilii, bowiem ma urodziny. Tak, Emilia stanie się, słuchajcie, seniorką. Zresztą, tak jak tutaj patrzyłam po znajomych, no to czekajcie. Tutaj jest rodzina, ale macie, Regina jest już w tym. Regina jest seniorką, Michalina stała się seniorką, Amelia również powinna być seniorką, chociaż Amelia dużo dzieci urodziła, więc niekoniecznie ten wiek mógł jej się przez to wydłużyć. No i w każdym razie dzisiaj jest bardzo, bardzo wielki dzień. Dobrze, tak, Mikołaj, ty się tutaj zacznij ogarniać, a ja was zapraszam na G2, link macie w opisie filmu. Weź tutaj sobie i surfuj po kanałach, żeby tobie rozrywka rosła. Emilia, słuchaj, wyciągnęła gdzieś szafy, patrzcie, pudło do haftowania, zajęła się tym właśnie wczoraj, bo jeden dzień sobie przegrałam. W ogóle, słuchajcie, patrzcie, zaczyna nam się festiwal urodzin. Tutaj będzie miała Jaśmina, tutaj ma Mikołaj i zaraz Flora. I co odkryłam? Patrzcie, jak wejdziemy Florą tu, ona już może iść na studia. To Jaśmina. Flora również może. Ale chłopaki jeszcze, patrzcie, nie mogą. Więc podejrzewam, że w dniu urodzin Flory, a nawet i wcześniej, oni będą mogli również już aplikować na studia. Wydaje mi się jednak, że poczekamy, bowiem to tylko powiedzmy tutaj te dwa dni sobie sama przegram, nie? I tutaj po urodzinach oni już w piątek będą składali, powiedzmy, aplikacje i będą się wybierali na studia. Właśnie, o, Emilia wstała, nasza selenizantka. O właśnie, nakarm tutaj naszego Zbynia. Gdzie on tu jest, proszę bardzo, nakarm. Nakarm weź może tutaj uzupełnij. Dobra, trzeba tutaj posprzątać. Posprzątaj kurnik, święto zbiorów. Nie, dzisiaj są urodziny Emilii, to jest najistotniejsze. Dobra, dom prawie że przyozdobiony. O, są te karyple małe. Weźmy go, przesuńmy tu. Obdaruj, o, może tym ciastem, tutaj obdaruj sałatką. Jeszcze gdzieś powinien być taki trzeci najmniejszy. Dobra, gdzieś się on kiedyś znajdzie. Mikołaj, jak ty się tutaj masz? Towarzystwa ci trochę potrzeba i rozrywki. Myślę, że mógłbyś sobie na przykład pograć na komputerze. Proszę bardzo, kto tu? Wszyscy powstawali i wszyscy głodni. Proszę bardzo, weź resztki. Ty sobie podejdź tutaj, też będziesz potrzebowała resztek. No bo tutaj zaraz będzie niezła kolejka. Ty jeszcze śpisz, to śpij, tyle spokoju. Tu powinna być zaraz niezła kolejka do jedzenia. Ty już sobie tu wzięłaś, proszę bardzo, też możesz sobie wziąć. No jest już poza kolejką, proszę bardzo. No to ten się wtranżolił, no. Proszę bardzo. Już. I ty też chodź, zjedz, żeby nie było, że będziesz głodny. Emilia, chodź, ty tutaj sobie po pierwsze przygotujesz posiłek odpowiedni, na przykład taki indyk, bez tofu, a potem zrobimy... no, zobaczmy, pykło. Oj, ten jest nieszczęśliwy. Jeszcze raz prądem chyba raził, matko. Nasze własne urodziny. Tego można przeprosić, błagaj o wybaczenie. Powstała w ogóle nowa restauracja w mieście, do której Emilia chce się wybrać tutaj. O, tutaj wszyscy zadowoleni, co tutaj się dzieje. Zawsze będziemy cię kochać, zawsze. Weź tu, porozmawiaj sobie z siostrą na przykład, bo widzę, że wam troszkę te nie narzekania, komplementy, wyraź uznanie. Weź jeszcze przyjazny, może o pasjach, o... Ty tutaj z bratem sobie rozmawiaj, weź na przykład zainteresowania, o zainteresowanie po prostu i będzie. Co ty tu wyprawiasz? Już pomijam fakt, co ty tu robisz, ale co ty tu wyprawiasz? Weź zakaz. No przylazło do domu raz i już, paskudzi. Chodź, chodź, zrobimy tu dududu. Tobie też. Raz przyszliście do domu, wpuściłam, bo deszcz padał. Do tej pory byliście na dworze i było spoko. Dobra, to je... Skąd ta część tu leży? Dobra, weź to, wytrzyj. Skąd to się tu wzięło? To jakiś popiół jest, nie wiadomo co. Dobra, sprzątaj. Tutaj ogólnie zaczął się chaos. Dobrze, weź jeszcze tutaj gotuj. Musimy zrobić ci tort. Najbardziej wystawny, jaki możesz sama zrobić. Weźmy tutaj, o może od ceny, co, jaki tu jest najdroższy tort. Kurczak jest najdroższy, dobra, szarlotka jest droga. Placyk z malinami, czy on się nadaje na tort? Zaraz zobaczymy, nie robiłam nigdy, więc chcę zrobić. Mikołaj, ty tutaj na dwór nie, na dworze się nie sprząta, chłopiu. Tutaj masz do posprzątania, o to
I tutaj jeszcze to może uda ci się wytrzeć. O, patrz, ja tu już mam zajęcie dla ciebie. Napraw. Dobra, a mam rozumieć, że moja cudowna rodzina dzisiaj w ogóle nie wybywa, tak? No to dobrze. Okej, szanuję. Powiedzmy, że oni to robią na pewno dlatego, ponieważ gdyż, żeby... spędzić czas z Emilią. Dobra, obdaruj tutaj kostką przyszłości na przykład. Emilia, chodź tutaj, gotuj. Zrobimy to ciasto, zobaczymy, czy ono się nadaje. I jeżeli się nadaje, to zabierzemy je od razu sobie do ekwipunku i będziemy mogli robić imprezę. Dobra, weź tutaj, nie wiem, no mięś, nie wiem, co to się robi z tym ciastem. Weź tutaj jeszcze, posprzątaj później. O, to się zepsuło. To zamieńmy. Ale czemu fajt łapa, no matko? Ja wiem, że on był już staruszki, ale tak w dniu urodzin Emili? Trzeba było go gdzieś wykąpać przed tą śmiercią. Nie mamy więcej zwierzaków, potem to za bardzo boli, słuchajcie. I nie można z tego zrobić tortu, tylko do lodówki. No, w takim dniu, naprawdę. Jeszcze brakuje, żeby Pepe nam tu odeszła. Ale no... Czego to wszystko śmierdzi? Ty, posprzątaj tu. Ale ona też właśnie jest seniorką, nie? No nic, ja wiedziałam, że wcześniej czy później to nastąpi, no. Nawet myślałam, jak zaczęłam przygotowania do tego odcinka, nie? Że czy to już, niedługo, nie? I tutaj na razie o tu postawimy. Tutaj później świeczkę też dodamy. Dobrze, weź tu sprzątnij. Nie, nie, będziesz haftować. Ja wiem, że tu wyjęłeś szafę, ale musisz sobie zrobić naprawdę fajny tort na urodziny, tak? Zaraz zobaczę, czy Kilian tam posprzątał. Co tu jeszcze jest takich... Może według umiejętności weźmy. Zapiekanka, nie. Szarlotka, nie. Ciasto dyniowe, tort. Ja chcę zwykły tort. Niebieski nie, bo nie lubię. Może weźmy biały albo... Albo... O... O, truskawkowy, dobra. Będzie. Znowu to się zepsuło, dopiero co zamieniałam. No co za dziadostwo. Weźcie się tu, nie straszcie, dziewczyny. Uspokoić mi się tu. Idź skorzystaj z toalety. Muszę was tutaj poogarniać, zanim co do czego. Ty idź na górę. O, proszę bardzo, tu. Zaraz akurat brat skończy, weź prysznic. Która jest? Już 13, a ciasto dalej nie zrobione. Czego stoisz jak kołek w płocie? Ja teraz na wszystkich będę tutaj narzekać z racji, że nie ma już fight łapy. Dobra, to dla Mikołaja. Matko, co za pogoda. Bo Mikołaj tutaj majsterkuje, więc niech on się tym zajmuje. Co wy tutaj się już sprzeczacie z czymś? Emilia, kończ to ciasto, pięknie. Weź tutaj, proszę bardzo, dodaj świeczki. Dodaj świeczki, że nikt się... O, gdzieś mi ukradł, no! Bezczelny! Zaraz was wszystkich wygonię na dwór, na ten deszcz i burzę i róbcie sobie, co chcecie. O, aż się foka obudziła, tak się zaczęłam drzeć. No, ty piękne ciasto zrobiłam, nie mogłeś czekoladowe teraz, może czekoladowego nie lubisz. Zrobię i będzie. Matko, co za bezczel. A, jaza, każdy do swojego zajęcia, raz. O, ty, proszę bardzo, tutaj. Proszę grać. Jazda tutaj, nie wiem, znajdź sobie kogoś społecznościowych, o, czy to społeczne było akurat. Społeczne, weź sobie z kimś porozmawiaj. Ciebie na jogging nie wypuszczę, bo mi ciebie szkoda. Weź sobie coś też pograj. No niech się każdy czymś zajmie, to nie będą nam tutaj przeszkadzać. Nie wiem, idź sobie czytaj cokolwiek, tak? A ty... Ty jesteś bezczelny. Proszę bardzo, o, pójdziesz sprzątać, proszę to wyrzucić, proszę powycierać i nawet mi tutaj nie podchodź, nie pokazuj mi się na oczy, zepsułeś mi wszystko. No, a już 15, a ja chciałam tutaj taką fajną, długą imprezę zrobić. No nic, opanujmy te emocje. Dyrektor, tak, możemy odebrać, ale nie wiem, dlaczego dyrektor do nas dzwonił. Dobra, zaraz będzie to ciasto. Jest, dobra. Weź tutaj, dodaj świeczki urodzinowe. Mamy to. Chyba kostucha chciała tu się nam dobrać. Weź sobie tu... Dawaj. Skorzystaj. O, i organizujemy w końcu imprezę.
To już ludzkie pojęcie przychodzi. No dobra, no to będą późne urodziny, powiedzmy. Dobrze, tak, zawsze będziemy was wszystkich kochać. Już o tym mówiliśmy. Dobra, jak ty już się tam ogarnęłaś, to tak. Nie wiem, to jest w podróży? Nie. Ja nigdy nie wiem, ja zawsze szukam. Zaproś do tego wydarzenie towarzyskie. Mamy to. Mikołaj, idź stąd, bo ty jesteś dzisiaj wszystkiemu winny. I tak, robimy przyjęcie urodzinowe. Gdzie to tu jest? Domowe, kawowe, kiełbaskowe, kolacja, wyjazd, taneczna. Jest, urodzinowe mamy. Weźmy jako prestiżowe wydarzenie. I tak, jubilatka oczywiście Emilia. Tutaj zaprośmy. No tak, no... Wy musicie być, prawda? Tutaj nasi wszyscy najulubieńsi. Robert się też postarzał, Dominika weźmy. Michalina musi być. Patrzcie, Agnieszka nam urosła. Weźmy Jana, weźmy tutaj jeszcze kogoś, pominam z rodziny, mi się wydaje. Jeszcze tylko jedną osobę możemy wziąć. Weźmy Pawła. Szkoda, że tak mało, ja bym tu zrobiła przynajmniej imprezę na 50 osób. Dobra, weźmy tu. My chcemy, słuchajcie, nie tu, nie tu, nie tu. Ja już wam mówię, gdzie to będzie w... no nie tu. Matko, jak to się... W Windenburgu, właśnie. W Windenburgu to będzie i to jest restauracja. Czy w restauracji można robić urodziny? Bo teraz mnie zastanowiło. Tak, to jest właśnie nowa otwarta restauracja. Tutaj będzie ta impreza. No i chyba wszystko się zgadza, więc co, zaczynamy. Dobra, jesteśmy kochani. No, Emilia tutaj się odstrzeliła nam. Tak, i jesteśmy głodni. Jest najważniejsze wydarzenie, to zdmuchnij świeczki, prawda? Weźmy tak, ustawmy gdzieś ten tort nasz. Gdzie on tu jest? Jeszcze czekoladowe ciasto. A można to tak... A, bo ja bym chciała, żeby to z boku bardziej stało. Rozumiecie, o co chodzi? A tutaj gdzieś przy wejściu? Nie, tu nie. Do kosza, broń Boże, ja się tak starałam nad tym tortem przecież. Dobra, czy... O, jak tak zrobię i mogę go o tak... Dobra, spróbujmy... Czemu nie? Na środku stołu bądź blatu. Dobra, to postawmy tak jak należy. Tu. A jak usiądę... Aha, dobrze, to na razie dajcie, ja to schowam. Nie robiłam nigdy w restauracji, prawda? Poproś o stolik nasz, o całą tutaj bandę. Nie wiem, gdzie nas pomieścicie, ale musicie nas pomieścić. Nie interesuje mnie to. Stolik na 50 osób, poproszę. Dobrze, zaraz nas tutaj gdzieś rozdysponują. Wszyscy tu super są. Żaden dzień drużyny i sportu. Halo. Dobra, gdzie nas pani? A, na górze w sali jesteśmy umieszczeni. Dobrze. Bardzo dobrze. To teraz tak. Czy ja tu już mogę zdmuchnąć? A co tym razem nie pasuje? Powiedzcie, co nie pasuje tym razem? Bo Emilia tutaj tak sobie stanęła. Proszę podejść tu. Weź, czy ja to mogę równiej? Świeczka mi teraz przeszkadza, ta lampka cała. Matko, czy jest tu miejsce, gdzie ja ten tort mogę postawić sobie po ludzku i go zdmuchnąć? Zachciało mi się... A tu? Da radę? Dobra, idę do kuchni. Nie interesuje mnie to, ja chcę zdmuchnąć te świeczki. A teraz co nie? A to nie jest na środku blatu? Tu bardziej jest na środku? Te urodziny to jest normalnie jakaś porażka. Najpierw je sabotuje Mikołaj, teraz będzie mi tort to sabotował. O, jest! Zmuchnij świeczki, chodź tutaj. Proszę cię, zmuchnij świeczki. Jeszcze tylko czekajcie, muszę jedną rzecz zrobić, zanim to się stanie. Dobra. Dobra, Emilia sobie zdmuchnie tutaj sama. Jak ktoś przyjdzie, to super, jak nie, to się mówi trudno. Jesteśmy, słuchajcie, seniorką i od razu nas łupie w krzyżu. To, co jest, schowam, zjemy później. A na razie chodźmy tutaj. Zabawne dowcipy, poopowiadajmy. Niech impreza się kręci. Co prawda troszkę inaczej sobie to wyobrażałam. Chciałabym na przykład poprosić o ten stolik. To mogę zrezygnować na przykład z tego stolika. Zrezygnuj ze stolika, powiedzmy, że rezygnujemy, chcemy duży, słuchajcie, stolik. Tutaj, o, jeszcze tutaj jeden, serio, czemu,
Czy nam wszystko teraz tutaj nagle zatrybia? O co chodzi? Opowiedz jeszcze jeden dowcip, że tu nam weszło. Już? Wszystko? I gdzie mamy tu jakieś zepsute jedzenie? Ja tu zepsutego jedzenia nie widzę. Dobra, zrezygnujmy i ja chcę poprosić o kolejny, słuchajcie, stolik tutaj, żebyśmy mogli usiąść wszyscy. Poproszę o ten stolik. Mi się ten stolik bardziej podoba. Gdzie to jest nasza drużyna pierścienia, że tak powiem? Wszyscy w łazience! No przecież w łazience się najlepiej rozmawia, prawda? No, otwórz grupę. Zróbmy sobie ludzką grupę tutaj, proszę bardzo. O, i Emilia. Jan sobie gdzieś kiedyś przyjdzie. Dobra, Emilia już tutaj jest. Tutaj chcę prosić o tamten stolik, bo tamten stolik mi się bardziej podoba, a jest również wolny. Jak do innych gości? Halo, to mają być nasz stolik to ma być. Czemu te wyjścia do restauracji zawsze są takie, no, nie wychodzą, że tak powiem. Dobra, czy my możemy złożyć zamówienie czy coś? Emilia, przed chwilą miałeś menu w ręku. To jest znowu nie tak. Możesz usiąść. Czemu nie? Proszę panią, tutaj zdecydowanie coś się nie zgadza ze wszystkim. A jak... Matko. A jak poproszę o ten drugi stolik? A czekajcie, bo ja tą klikałam. Jaśminą. Dobra, też jestem rozkojarzona tutaj. No takie emocje się dzieją, wiecie. Zamów do stolika, proszę bardzo. Usiądźmy teraz wszyscy. Przynajmniej ci, co są w mojej grupie. I zamówmy sobie jakieś jedzonko. Co tym razem nie tak? Aha, zdecydowaliście się tu na stół. Dobrze. Proszę, zamów do stolika. Może dlatego, że tutaj jest, wiecie, bardziej kameralna sala, to dlatego. Matko, dobra, zamówmy dla wszystkich czerwony nektar. Tak, wszystkim się należy czerwony nektar. Proszę bardzo. Pićko mamy, ja nie chcę wiedzieć, ile my za to zapłacimy. Dobrze, i coś wykwintnego, słuchajcie, takiego awesome. Naprawdę najlepszego, co tu może być. Chyba to będzie to. No, całkiem zacnie wygląda, proszę bardzo. Powiedzmy, że wszyscy zamawiają to samo, bo jak ja się zacznę pultać, słuchajcie, między tym, to może być źle. Dobra, czekamy już teraz. Tutaj możemy sobie rozmowy prowadzić. Proszę bardzo. Tamara, jak się odstawiła? Weź to opowiedz jakiś dowcip o małżeństwie, czy coś. Emilia jest chyba szczęśliwa, że najbliższych ma tu przy sobie. No, no troszkę szybciej się niż Amelia postarzała, ale no, trudno się mówi. Przygotuj napoje. No, nie wiem, czy ty byś chciała przygotować napoje. To chyba prezenty dla ciebie są. Otwórz prezenty. Będziemy to robić zaraz. Chociaż impreza nam się tu kończy, ale trudno się mówi. Dobra, chcesz tu opowiedzieć kawał? Opowiedziałaś kawał. I tak tutaj złoto mieliśmy, bo główny cel został zrobiony. No, że tutaj nie możemy sobie właśnie szampana wziąć, jako tak wiecie, że się udało. Dobra, jest złoty. Teraz tak, jak tu będziesz otwierała te prezenty, to... Czekajcie, ona tak stoi. Możesz je otworzyć? A wyskakuje, że co dostaliśmy? Czy to jest dla pizzy tylko? Aha, już niedawno otworzyliśmy. Wydaje mi się, że o tutaj ten kryształ dostaliśmy. Dobra, my... Jejku, cała Jaśmina na imprezie urodzinowej mamy odrabia lekcję. No masakra jakaś. W ogóle jest już 23, patrzcie. A tego jedzenia dalej nie dostaliśmy. O co chodzi? Co tu się dzieje? No i teraz przede mną stoi wyzwanie jeszcze przebrać, słuchajcie, o, ta chyba sobie poszła, przebrać Emilię. Czy tutaj możemy sobie... O, właśnie, a, Mikołaj, nie chciałbyś? Tak, z okazji moich urodzin, ja chcę na to popatrzeć. Tutaj dużo dziwnych rzeczy się dzieje, więc myślę, że to też może się tutaj dziać. Jak słodko. Właśnie, całe życie razem i tyle przeszli. Aż tak, wiecie, zaczęłam wspominać, co to się działo, nie działo i słodko mi się tak zrobiło straszliwie. Dobra, a takie pytanie dnia, przyszło nasze jedzenie, a gdzie tam? Gdzie tam? Co za beznadziejne są te restauracje? Dobrze, odnówcie sobie. O, w ogóle tak emocjonująco to jest dla Emilii. Jest już po północy, co dostaliśmy? Akt ślubu, jak fajnie, powiesimy sobie może w sypialni. Jesteśmy mega głodni, aż
Tego nie ma. Wiecie co, czy ja jak postawię sobie tutaj ten tort? Tak. Weź kawałek razem, najemy się, kochani, tortu. Restauracja jest tak beznadziejna, że nie dali nam nawet jeść. Więc skorzystajcie z tortu, skoro to są urodziny Emilii. Tak, Mikołaj, dla ciebie też wystarczy, proszę bardzo. Każdy trochę chociaż podjadł. Emilia, ty możesz sobie wziąć jeszcze jeden kawałek, bo do końca się nie najadłaś. A to jest, jak nie patrzeć, twoja impreza. Jaśmina, to jest twoja książka, zabierz ją. Dobra, jest druga w nocy, kochani, wracamy do domu. Impreza była... fajna, ale bezjedzeniowa, tak to nazwijmy. Dobra, spadamy stąd. No, dzień dobry, dzień dobry. Imprezowicze do szkoły zaraz macie, halo? Dobra, ci co najszybciej potrzebują tutaj się ogarnąć, ja ich tutaj pogonię do łazienki. Weź skorzystaj, weź szybki prysznic, wstawaj. Na sam dół idziesz chyba ty, bo ty też tutaj najgorzej się masz, że tak powiem. Weź skorzystaj, wstawaj, dawaj tu szybki prysznic. Jaśmina ma się całkiem nieźle, więc ona niech sobie jeszcze pośpi. I dzisiaj Jaśmina ma urodziny. Jaśmina stwierdziła, że ona chce świętować, słuchajcie, w domu po południu i żeby przyszedł tylko Antoni. Więc tutaj zaprosimy Antoniego, gdzie on tutaj jest, jest Antoni. Może coś tutaj bardziej też nam się rozwinie, zobaczymy. Przez ten czas Emilia zrobi nam tutaj tort, co się znowu popsuło. Ja tu słyszę, że coś się popsuło, tylko jeszcze nie wiem co, któryś z konsol. Może tego ło? Bo tak też mogłoby być. O właśnie, tu. To dlatego to może tak tutaj bzdyczeć wiecznie. Dobra, Emilia jak wstanie też potrzebuje tutaj do łazienki. Ekipa zaraz, tak, wszyscy sami idziecie do szkoły. Jaśmina, wstawaj. Dobra, ty wiesz, że masz iść do szkoły. Oni nie są z tego tytułu mocno zadowoleni. Weź tu sobie skorzystaj, chodź sobie weźmiesz tutaj jakieś resztki. Tutaj chyba coś jest zepsute. Zepsute, myślałam, że jest. Tak mi się coś wydawało. Może ktoś posprzątał już. Weź sobie resztki, Mikołaj, jak ty się masz? No, Mikołaj też tutaj będzie musiał sobie skorzystać. Weź normalnie prysznic. O, jeszcze te nasze zostały. Czekajcie, ja się ich pozbędę, bo ja wiem, że mogę. A skoro zostali po święcie, to proszę bardzo. Nasiona zostawimy. Ostatnio w ogóle Emilia miała takie rozkminy troszkę przyszłościowe, że żadne z jej dzieci tak na dobrą sprawę nie chce przejąć po niej ogrodu i interesu, że tak powiem, nie? No i tak jej troszkę się smutno zrobiło, że ta ziemia, pole, wszystko to zostanie, no ale stwierdziła, że to jest taka normalna kolej rzeczy, że no nie każdy, mówmy się, chce robić to, co robili rodzice, prawda? Dobra, Emilia, chodź, jak to zjesz, zrób tutaj tort. Tobie akurat zrobimy białe ciasto, tam powinno być. A, gdzieś tu widziałam wcześniej, jak szukałam, jak się złościłam. O, jest białe ciasto. Dobra, weź tutaj to wszystko przygotuj, a my poczekamy, aż nasi nastolatkowie wrócą ze szkoły. No i dobra, dzieciarnia wróciła. O, już od razu dzwonią w kwestii takiej, że jesteś najlepszy w szkole, już nie musisz się uczyć. Dobra. Tak, ty sobie akurat odbierz. Dobra, ciasto jest, słuchajcie, zrobione. Weź tutaj, już je od razu wyjmijmy. Tutaj, o, proszę bardzo. Tylko wiesz co, weź dodaj ty... A nie, są świeczki, dobra. Okej, okay. I chodź, spróbujmy zaprosić tutaj tego naszego Antoniego. Gdzie on tutaj jest, proszę bardzo, zaproś do spędzenia czasu. No, słuchajcie, festiwal urodzin się zaczął. W kolejnym odcinku ma Mikołaj zaraz urodziny i Flora. Myślę, że też to połączymy. No tak jakoś nam dziwnie tutaj wyszło właśnie, że tak wszystko szybko poszło. Dobra, wiesz co, ty jesteś smutna trochę, to weź tak. Nie płacz, tylko biegaj, by oczyścić umysł. Myślę, że ci to bardziej pomoże. Tak samo Florian. Wydaje mi się, że też jakbyś poszedł pobiegać, to by ci to zrobiło się lepiej. Weź, biegaj. Ty natomiast... Tak, ty się nie wyspałeś. Dobra, możesz sobie iść. Siostra z wami i tak nie chciała obchodzić urodzin, więc rób to sobie, co chce tam. Dobra, Mikołaj pisze książkę, słuchajcie, hodowla rodzynek. A natomiast Jaśmina. Kto co chciał? Nie, nie kończymy jeszcze szkoły. Jest Antoni, dobra, dawaj go tutaj działania, dodaj do grupy. Proszę bardzo i chodź sobie... Zmuchnij świeczki. Dobrze, ja jeszcze tylko się upewnię, czy to na pewno Jaśmina ma dzisiaj urodziny. Tak, urodzin obchodzi Jaśmina. Dobra, więc proszę bardzo, zdmuchuj świeczki.
Gdzie ty jesteś w ogóle, dziewczyno? O, idziesz. Bardzo dobrze. Chodź. No i super, no i pięknie. Dobrze, zmieniła grupę wiekową, jest odpowiedzialna. I teraz aspiracja Jaśminy. Matko, nawet o tym nie pomyślałam, co bym tutaj chciała wziąć. Ona zawsze może wiedzę weźmie. Ona tutaj, wiecie, wykazywała się bardziej kujonizmem, tak to nazwijmy. Chociaż mówiliście, żeby kogoś zrobić na przykład czarodziejem, ale do Jaśminy mi to nie pasuje zdecydowanie. Bardziej, nie wiem, Sim renesansu, o, coś takiego jej weźmy. Dobra, wzorowy student, pięknie. Kto do nas tutaj teraz dzwoni? A rób sobie, co chcesz. No, chodź, weźmiemy sobie po kawałku tortu. Już możemy. Ty też sobie się możesz załapać, proszę bardzo, weź sobie kawałek. Zostaw to pranie. Czy wy dalej biegacie? Biegacie. Oj, wręczenie dyplomów, ale myślę, że to wszyscy sobie pójdziecie na wręczenie dyplomów. Weź, chciałabym jeszcze, żebyś ty sobie zwykły jogging pouprawiała, tak samo i ty, a nie stoisz tutaj, w ziemię się patrzysz. Proszę bardzo, uprawiaj jogging, będzie ci na pewno lepiej. Ty sobie jeszcze tu pośpi. Mikołaj, piszesz jeszcze? Piszesz. Co ci ten pudełko z haftem przeszkadza? To nie rozumiem. Dobra. Ty idziesz tutaj na ciasto. Jaśmina, bo ona jest już dorosła, jak to szybko minęło. Ludzie. A, fajnie. Tylko chcę się jeszcze przekonać, czy tutaj... Nie, chłopcy jeszcze nie mogą iść na uniwersytet. Jaśmina może. Tak, i Flora może. To pewnie działa dlatego, że zaraz blisko są ich urodziny. Dobra, ty jak sobie tutaj zjesz, pokaż, co ty byś porobiła. Antoni, proszę wyjść z tej łazienki, my tutaj chcemy sobie skorzystać i może sobie dalej jeszcze coś pohaftujmy, jakąś naturę, proszę bardzo. Dobra, Jaśmina, ty tutaj jak... Aha, ty już zjadłaś. Wiesz co, nie jesteś jeszcze aż taka brudna. Weźcie tu, podejdźcie sobie razem, bo chodzi mi o to, żeby łazienkę opuścić dla Emilii. O, ty też się zrobiłeś młody, dorosły. To może tutaj jakieś flirty bardziej byśmy zaczęli. Co byś na to powiedział, chłopiu? Byś poszedł też z nami na studia na przykład. Co ty na to? O, zapytajmy, czy jest w związku. Dobra, ta Jaśmina zaczyna nam tu cuchnąć troszkę tak średnio. Dobra, weź się obejmij. No, tutaj go zacznijmy troszkę sobie podrywać czułość. Może wyznaj zauroczenie. Dawaj tu jeszcze jakieś romantyczne flirty. Oj, no, chyba, no, już nie rób. Nie rób, zepsułaś. Musisz wziąć najpierw prysznic, potem będziesz robiła. Idź pomyśl, zastanów się nad tym prysznicem. Spróbujemy później to ogarnąć. Co my tutaj mamy? Przeczytaj o końcach trzy książki. Będziemy próbowali sobie to też z czasem zrobić. Może na studiach zobaczymy. Weź sobie też tu skorzystaj. O, tamci skończyli biegać. Super. Ktoś zemdlał. Nie, to nie Flora. Aha, dzień dobry. Dzień dobry, już wiemy, kto tu zemdlał. Dobra, wiesz co, chodź tutaj, weźmiesz sobie też szybki prysznic w takim razie. Nie w lustro, tu. Weź szybki prysznic i kładź się spać. Oni jeszcze po ostatniej imprezie są wykończeni. Mikołaj nie będzie miał takiej huczej imprezy, bo nie chce. Dobra, ty sobie jeszcze biegasz. Ty będziesz już chyba... W sumie możemy ciebie obudzić. Weź wstań, weź sobie pograj trochę o rozrywkę swoją, zadbaj. Dobrze, kochani, myślę, że na tym skończymy odcinek. Ja ich tutaj muszę wszystkie po prostu ogarnąć i uporządkować. Ją tutaj przebrać. Czy ty tutaj wykazujesz chęci sportowe? O, trzeba będzie o tym pomyśleć. Dobra, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.